Chciałbym się zapytać pana o sprawę Dukaczewskiego, ostatnią sprawę Dukaczewskiego z Macierewiczem. I nie wiem, pewnie pan czytał Anitę Gargasz ostatnio w Nowym Państwie, wyszła z informacją, że zaraz po Smoleńsku żona Dukaczewskiego występowała w roli tłumacza zaraz pierwsze dni po katastrofie. Co pan na ten temat? I jeszcze pytanie o profesora Szaniawskiego, czy pan go znał, co pan sądzi o jego śmierci i co się dzieje z Izbą Pamięci Kuklińskiego w obecnym momencie? Dziękuję. Już odpowiadam na, zacznę od drugiego pytania. Profesora Szaniawskiego poznałem w Białej Podlaskiej, bo profesor Szaniawski ma tam przyjaciół, których zna od wielu, wielu lat, a to są z kolei moi przyjaciele, więc z profesorem Szaniawskim mieliśmy kilka spotkań, to nie była jakaś dogłębna znajomość, ale kilka długich wieczorów odbyliśmy w Białej Podlaskiej, ostatni raz w maju tego roku i nie przypuszczałem, że to jest ostatnie spotkanie z profesorem Szaniawskim. No, dla wszystkich to było wielkie zaskoczenie. Nawet w ostatnim numerze publikowaliśmy zdjęcia naszej gazety Tygodnika Podlaskiego, publikowaliśmy zdjęcia profesora Szaniawskiego z pobytu w Białej Podlaskiej, więc no oczywiście ta śmierć, tak jak wiele innych, no budzi zastanowienie. Wypadki się zdarzają, no nie można tego wykluczyć, tak, że ludzie czasami giną w Tatrach, spadają, wchodząc czy schodząc ze szczytów, ale ta śmierć, no budzi wiele znaków zapytania. Nikt nie widział tego upadku, momentu tego upadku. No wiadomo, że co wiadomo o Izbie Pamięci, bo to też wyniknęło z naszych rozmów z profesorem Szaniawskim. On od wielu lat toczył boje z Gronkiewicz-Waltz o tę izbę, bo ostatnio mu bardzo drastycznie, bodajże o 100%, podniesiono czynsz i borykał się z dużymi trudnościami, utrzymywał to swoim heroizmem. To muzeum po pułkowniku Kuklińskim i teraz rzeczywiście jest takie zaniepokojenie, co z tym będzie. Ja jadąc tutaj do państwa, wykonałem nawet telefon do tych moich przyjaciół z Białej Podlaskiej, którzy się przyjaźnili z profesorem, licząc, że oni może wiedzą, jakie są dalsze jego losy, bo tym muzeum zainteresowaliśmy, no dokładnie ja zainteresowałem po rozmowie z tymi przyjaciółmi, senatora Grzegorza Biereckiego. Senator Grzegorz Bierecki to jest prezes SKOK-ów. To jest taka jedyna chyba instytucja finansowa w Polsce, która jest poza kontrolą ludzi związanych pośrednio lub bezpośrednio z Platformą Obywatelską. To jest instytucja, która finansuje wiele przedsięwzięć. Nie wiem, film o księdzu Jerzym Popiełuszce, media niezależne, wspiera w zasadzie wszystkie media niezależne, które jeszcze zostały. Współpracuje ze środowiskiem Radia Maryja, ze środowiskiem Gazety Polskiej, z Michałem Karnowskim, uważam, że w polityce, z portalami. No mówiąc krótko, bardzo wiele dobrego dzięki instytucji, którą stworzył Grzegorz Bierecki, się dzieje. No, ta instytucja także no, wspiera naszą gazetę, nasz Tygodnik Podlaski. I senator wyraził taki pogląd, że jeżeli ci, którzy mają pierwszeństwo do tego muzeum, a mówił o środowisku Radia Maryja właśnie, bo środowisko, jak wszyscy państwo wiecie, pan profesor był bardzo związany ze środowiskiem Radia Maryja i to środowisko ma jak gdyby pierwszeństwo do tego, żeby zaopiekować się tym muzeum, żeby ono nie umarło, że nawet jak zostanie wyrzucone z tego miejsca, to żeby mu znaleźć inne miejsce, co się wiąże oczywiście z jakimiś środkami na utrzymanie, no, z wieloma działaniami. Bo wiadomo, że władze Warszawy, jeżeli nikt się tym nie zajmie, no to zakopią to gdzieś w piwnicy i to będzie tam leżało, tak? Nie będzie po prostu po tym śladu. Więc pierwszeństwo ma środowisko Radia Maryja. Jeżeli to środowisko się tym zaopiekuje,
to on chętnie pomoże. Natomiast jeżeli powiedzmy nie będzie tutaj jakichś ruchów w tą stronę, no to, że on nawet gotowy jest sam z siebie, prywatnie, własnymi środkami zrobić wszystko, żeby takie muzeum ocalało. Więc no jest nadzieja, że jak nie z jednej strony, to z drugiej dla pamiątek po panu pułkowniku, że będzie to uratowane. Przepraszam, bo nie pamiętam drugiego. Dukaczewski i Macierewicz. No, ja myślę, że ta historia, w której Antoni Macierewicz, podobnie jak Krzysztof Wyszkowski, musi przepraszać za mówienie prawdy i przegrywa we wszystkich instancjach z Dukaczewskim w kontekście choćby tego dzisiejszego wydarzenia sądowego, pokazuje, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie, którzy mówią prawdę, a którzy narażają się postperlowskim służbom specjalnym, no tak naprawdę są bez szans. O tym, jak mocno środowisko WSC w tej chwili za czasów Platformy urosło w siłę, to Państwo pewnie macie o tym doskonale wiedzę, bo to wystarczy tylko oglądać media, kto ogląda. Ja na przykład nie mam zdrowia, żeby oglądać polskiej telewizji, więc oglądam niezwykle rzadko, ale nawet jeżeli oglądam rzadko, no to czasami widzę, jak generał Tukaczewski zapraszany jest do różnych programów w roli eksperta, autorytetu. Krótko mówiąc, jak to środowisko szło w kierunku, w jakim powinno pójść, to znaczy w kierunku kompletnego zmarginalizowania, bo tak jak mówię, ja zrobiłem kilka filmów o WSI i stwierdzam absolutnie jawnie i piszę to jawnie w swojej książce, że była to organizacja paraprzestępcza, która tak naprawdę nie zajmowała się ochroną kontrwywiadowczą Polski, tylko drenowaniem Polski z setek milionów albo miliardów złotych i to na olbrzymią skalę. Niszczyła, krótko mówiąc, nasz kraj. Ja to piszę bardzo jawnie i myślę, że udowadniam na wiele sposobów, zresztą nie tylko ja. Tak widać, że dzisiaj to środowisko z powrotem wróciło do swojej bardzo mocnej pozycji. Formalnie WSI nie ma, bo zostały rozwiązane wbrew głosowaniu pana Komorowskiego, który był za utrzymaniem tej instytucji. Formalnie tej instytucji nie ma, ale nieformalnie doskonale funkcjonują. Powstały różne stowarzyszenia byłych żołnierzy WSI, którzy w tej tak zwanej wolnej Polsce czują się jak ryba w wodzie. Jeżeli Państwo popatrzycie choćby na dwie kluczowe instytucje, dwie kluczowe inwestycje, to są tylko przykłady. Dwie kluczowe inwestycje Polski, Warszawy może, z ostatnich dwóch lat, kilku lat. Stadion Narodowy w Polsce, w Warszawie, najdroższy stadion świata. I most północny, czyli most najbardziej na północ wysunięty na stronę gdańską, bodajże najdłuższy most w Warszawie. Obydwie instytucje obliczone na miliardy. Kto te inwestycje realizował? Firma Aqua. Firma Aqua, za tą niepozorną, ładną nazwą kojarzoną z wodą, kryje się cała masa generałów wojskowych służb informacyjnych. Nie kto inny, jakbyście Państwo popatrzyli w papiery rejestrowe, no to tam w zarządzie znajdziecie całą masę generałów, pułkowników WSI. Udziałowcem firmy Aqua był mój były informator Aleksander L., a także wielu jego kolegów na różnych stopniach. Mówiąc krótko, dwie sztandarowe inwestycje Warszawy, a może nawet jedna z kluczowych inwestycji Polski ostatnich lat, dostali ludzie z klucza. Most Północny i Stadion Narodowy to są tylko przykłady, bo tak naprawdę takich inwestycji, takich cukierków obliczonych na setki milionów, na miliardy złotych jest w Polsce. Było może do niedawna, bo w tej chwili to już pieniędzy nie ma praktycznie na nic. Zostały rozkradzione, kraj został rozgrabiony. No, jak nie kilkaset, to na pewno kilkadziesiąt. I tego typu instytucje, tego typu inwestycje realizują właśnie takie firmy. Właśnie firmy złożone z ludzi dawnych służb. Więc troszkę odszedłem od pytania Komorowski-Dukaczewski. Bardziej poszedłem w stronę odpowiedzi, że
że służby tak naprawdę rządzą Polską. Służby rządzą Polską, nie wiem, czy państwo zauważyliście, przez długi czas Tusk mówił o tym, że będzie startował w wyborach prezydenckich, że będzie chciał być prezydentem. Nagle bardzo szybko zostało to zmienione, nie Tusk, tylko Komorowski. Nie mam na to oczywiście żadnych dowodów, ale tylko i wyłącznie same poszlaki. Te poszlaki wskazują jednoznacznie, że Tusk nie zrezygnował sam, tak sam z siebie. Po prostu służby wybrały sobie prezydenta. Nie jest dzisiaj tajemnicą, że w Polsce trwa, jak to się mówi, no, walka buldogów pod dywanem, tak? Że są pewne środowiska, które związane z Platformą, które są coraz słabsze. No, jednym z takich środowisk jest środowisko Donalda Tuska, ale to nie znaczy, że wszystko nie zostanie w rodzinie. Zostanie. Tylko że tą słabość wykorzystuje z kolei środowisko służb, które steruje prezydentem Polski. Tak? Więc albo jest związane z prezydentem Polski, a on z tym środowiskiem. Mówiąc krótko, Dukaczewski Macierewicz. No to jest kraj Dukaczewskiego i Dukaczewskich, a to nie jest kraj, nasz kraj, nasza Polska, to nie jest kraj w tej chwili Antoniego Macierewicza i innych ludzi podobnych do niego, tylko to jest właśnie kraj generała Dukaczewskiego i innych ludzi podobnych do niego. I niestety taka jest rzeczywistość. Chociaż wiem, że z perspektywy Kanady wielu osobom może się wydawać, że naprawdę to jest normalny, demokratyczny, dobry kraj. Polecam tym osobom posłuchanie dzisiejszej rozmowy asystenta premiera z prezesem, niezależnym prezesem Niezależnego Sądu Okręgowego. Yeah.